Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Przyjmując Ewangelię na poważnie, uczeń Chrystusa decyduje się na obumieranie z Chrystusem i na powstawanie z martwych razem z Nim. Gdzie jest Chrystus, tam będzie i Jego sługa. Tak często jesteśmy niewierni Chrystusowi. Odchodzimy od Niego i chodzimy własnymi drogami. Szukamy życia łatwego i przyjemnego, pełnego ziemskich przyjemności i uciech. Jakby zapominając o tym, że życie wcale nie kończy się w momencie śmierci. Warto odrzucić wszystko, aby zyskać to, co najcenniejsze – Chrystusa. Stawajmy się sługami Chrystusa, podążajmy za Nim, szukajmy Go w drugim człowieku. Ten, kto pozostanie wierny Chrystusowi do końca, ten właśnie otrzyma niewiędnący wieniec chwały. Przekonał się o tym patron dnia dzisiejszego, święty Wawrzyniec. Będąc diakonem w kościele rzymskim, służył Chrystusowi, troszcząc się o potrzeby biednych. Swoją wierność Chrystusowi przypieczętował własną krwią. Dziś odbiera swoją nagrodę w niebie, ciesząc się chwałą zbawionych. Ewangelia, dobra nowina, nie jest martwą literą zapisaną 2000 lat temu. Ona żyje w sercach uczniów Chrystusa. Ona żyje i przynosi dobre owoce świętości. Dziś trzeba nam zadać sobie pytanie, czy Ewangelia, której słuchamy każdego dnia, przynosi owoce również w moim życiu? Czy moje życie zmienia się pod wpływem słów Chrystusa? A może zabijam głos Boga w jałowej glebie swojego serca i nie pozwalam, żeby Słowo wydawało owoce? Niech święci będą dla nas przykładem, jak żyć dobrą nowiną w codzienności.